Cieszymy się, że prace związane z budową rurociągu przebiegają tak sprawnie. Tym razem firma nasza, Uponor Infra, jest odpowiedzialna za całość zadania pod klucz. Udało nam się pobić rekord, bowiem w przeciągu tygodnia ułożyliśmy ponad 3200 metrów rurociągu polietylenowego 1000 mm. Mamy bowiem tutaj dwie nitki, każda po 1600 metrów. Musimy też pamiętać, że w tym roku wpinamy się bezpośrednio do zakładu Farysa i sumaryczna ilość rurociągów jest o ponad kilometr dłuższa. Przedsięwzięcie było niezwykle trudne. Nie ukrywam, że nie byłoby szans powodzenia, gdyby nie współpraca bardzo dobra z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji i to w trybie 24 godziny na dobę.